infrastruktura w Polsce, jeśli chodzi o piłkę nożną, poszła strasznie do przodu w porównaniu, nie wiem, przed, jak pan grał w Ekstraklasie, a poziom się obniżył. No tak, no myślę, że bardzo prosto to wytłumaczyć. Bardzo się cieszę, że infrastruktura poszła do przodu, bo czasami chodząc na mecze, oglądając mecze, no to gdzieś aż żałuję, że urodziłem się o ileś tam kilkanaście lat wcześniej. Z drugiej strony się cieszę, ponieważ być może gdybym urodził się trochę później i to jest to pokolenie, z którym teraz mamy do czynienia, no miałbym wiele innych zajęć, aniżeli granie w piłkę. Kiedyś, żeby spotkać znajomych i przyjaciół, w ogóle wszystkich rówieśników, trzeba było się udać na boisko i wiadomo było, że tam wszystkich spotkamy. No dzisiaj niestety inaczej to się wszystko odbywa. Spotyka się ludzi poprzez Facebooki, poprzez internety. Każdy z młodych ludzi w domu ma kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kanałów telewizyjnych. No i na pewno to są zupełnie inne czasy. Młodzież trzeba na boisko, na stadion przyciągnąć, nawet na te wspaniałe obiekty, które są. Często też jeżdżę przez Polskę i obserwuję, że orliki czy też boiska, które mamy, stoją puste. No, jedna sprawa to jest zbudowanie, stworzenie tych obiektów, które już na pewno mamy. Ta infrastruktura jest coraz lepsza, coraz ładniejsza. A druga sprawa to teraz na te obiekty ściągnąć młodzież. No i tu na pewno potrzebne są różnego rodzaju programy, poczynając od szkół podstawowych, gdzie na WF-ie już nawet nie rzuca się piłki, by młodzież grała, tylko po prostu jej młodzieży nie ma, bo większość z nich z WF-u jest zwolnionych. Więc no, myślę, że to są przede wszystkim przyczyny gdzieś niskiego stanu, złej kondycji polskiego sportu, nie tylko polskiej piłki, bo chyba można mówić o kryzysie w polskim sporcie. Jeżeli na olimpiadzie zdobywamy kilka medali, no to nie dotyczy to tylko i wyłącznie polskiej piłki. Wracając do naszych drużyn i obecnych czasów. Kiedyś, wiadomo, tak jak pan powiedział, były inne czasy i chyba w drużynach była większa taka integracja zawodników. Teraz to chyba odbywa się głównie tak, że każdy widzi się tylko na treningu, potem się każdy rozjeżdża samochodem do domu. A kiedyś chyba była ta integracja, tak jak choćby już nie przywołując na Legii słynny garaż i tak dalej, inne historie tego typu, że piłkarze jakoś spędzali czas ze sobą poza treningami, a nie teraz tylko trening i może też na, jakiś wpływ to mieć? Na pewno no, ma to ogromny wpływ, bo piłka nożna jest sportem drużynowym i ja zawsze twierdziłem i twierdzę, jeżeli jest odpowiednia grupa ludzi, odpowiedni kolektyw, to często można wygrywać z najsilniejszymi. Natomiast też żyjemy w innych czasach. Wcześniej zawodnik chętnie przebywał na stadionie, chętnie przebywał na treningu, ponieważ no, w domu za bardzo nie miał co robić. A w czasach dzisiejszych myślę, że każdy jak najszybciej ucieka do domu, mnóstwo różnych innych zajęć. Generalnie myślę, że czasy się zmieniły, natomiast no nie do końca podejście i trenerów, i wychowawców w szkołach do tematu się zmieniło i myślę, że Zachód o wiele szybciej i o wiele lepiej sobie z tym poradził, bo gdzieś tam ta choroba cywilizacyjna, może nie wiem, czy tak można określić, nas dopadła, a my nie zareagowaliśmy. Reagujemy teraz, stworzone są różnego rodzaju projekty, obiekty, by tę młodzież na obiekty sportowe przyciągnąć. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że ten proces to nie jest proces, który trwa miesiące, tylko to jest proces, który trwa lata, żeby wyszkolić z młodego człowieka na przyszłego mistrza czy mistrza olimpijskiego. Myślę, że na pewno liczby tutaj by nam pokazały, że jeżeli kiedyś w piłkę na osiedlu grało 100 czy 200 osób, to teraz tych osób może 20 bądź 50. I oczywiście łatwiej ze 100 osób znaleźć i wyodrębnić tych, którzy potrafią, albo by ewentualnie znaleźć tych przyszłych reprezentantów, aniżeli z mniejszej grupy ludzi.